Najszybciej za 2 tygodnie będą znane wyniki badań DNA ciała znalezionego 20 km od wsi Borowce. W tej miejscowości Jacek Jaworek dokonał makabrycznego mordu swojej rodziny. Potem zniknął. Teraz Prokuratura Okręgowa w Częstochowie bada okoliczności związane ze znalezieniem ludzkich zwłok zakopanych w lesie. Do odkrycia doszło w sobotę. Spacerowicz natknął się na rozkładające się szczątki. Karolina Komada. Las pomiędzy Żurawiem a Kuśmierkami pod Częstochową. To tutaj w sobotnie popołudnie mężczyzna natknął się na ludzkie szczątki. O swoim znalezisku powiadomił policję, która potwierdziła ten fakt. Na miejscu do późnych godzin pod nadzorem prokuratury prowadzili swoje zabezpieczenie śladów, jak również oględziny. Natomiast zwłoki w stanie znacznego rozkładu zostały na polecenie prokuratora zabezpieczone do dalszych badań oraz wykonanie sekcji zwłok. W związku z lokalizacją znalezionego ciała media powiązały to ze sprawą Jacka Jaworka. Mężczyzna miał zbiec z miejsca zbrodni po zabójstwie brata, szwagierki i ich syna. Prokuratura jednak zaprzecza spekulacjom, że znalezione szczątki należą do poszukiwanego i wszczęła śledztwo w nowej sprawie. Na podstawie tych czynności stwierdzono, że zwłoki mężczyzny zostały zakopane na głębokości około kilkudziesięciu centymetrów i prawdopodobnie pozostawały w ziemi przez okres od kilku do kilkunastu miesięcy. Czynności dowodowe dotychczas wykonane w toku tego postępowania nie wskazują na to, że są to zwłoki poszukiwanego za potrójne morderstwo Jacka Jaworka. W jego sprawie w dalszym ciągu trwają intensywne czynności poszukiwawcze. Jutro w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach odbędzie się sekcja zwłok mężczyzny. Pozwoli to ustalić przyczynę śmierci oraz pobranie próbek do badań genetycznych.